kolejowy, jest prawdopodobnie najlepsza. To tak, miska. Miska. Zielona może być. Pięć. Nie pięć. Trzy szklanki mąki tortowej. Pięć. Jakie firmy najlepiej? Biedronki. Firma z Biedronki. Pięć łyżek oliwy z oliwek. Jak nie masz, to zwykłej oliwy. Trzy łyżeczki soli. Jak nie masz, to cukru. Łyżeczki. Łyżeczki. Nie łyżki, łyżeczki. Łyżką dużo mierz zupę, a małą słodzisz. Dobrze, dobrze, dobrze. Torta. Obok kubku rozkruszasz 20 gram drożdży. Drobno. Dobra. W palcach. Czyli nigdy duży. Nie. Łyżeczkę cukru. Łyżkę dużo mąki i zalewasz to gorącą wodą. Nie jest bardzo, żeby nie zbić drożdży. Mieszasz to wszystko. Wróć do tej łyżki. To się nagrywa. I wszystko mieszasz. Dajesz do tej michy i wyrabiasz to ciasto. Minimum 7 minut. Wyrabiasz. Ale ręcznie czy mikro? Ręcznie, ręcznie. Mikser to nie. Bądźmy naturalni. Ale fakt, jeżeli mam mikser, to wyrabiam ciasto. Ciasto musi dobrze odchodzić od ręki. Dobra, od ręki, okej. Dajesz na wyrośnięcie, nie na 3 godziny, jak to inne mówią ludzie dziwne rzeczy. Na parę minut. Na parę minut. Wcześniej jeszcze to jest 2 albo 3 duże pomidory, parzysz je w wodzie, żeby lepiej skórka z nich schodziła. Podsmażasz cebulę, łyżeczkę małą papryki ostrej. Łyżkę papryki. Łyżeczkę. Ale papryki ostrej przyprawy, czy... Tak, kruszone. Mielone. Kładziesz ci wino. I później te 2 pomidory, które się ważyły, obierasz ze skóry. I dusisz tam właśnie tej cebuli kotów marzonych. I dusisz, tak dusisz. 3 szczypty bazylii. Łyżeczka soli. I łyżka duża koncentratu. No niestety. No. Żeby zagęścić. Ale masz pomidory. Nie poszłoby bez. Żeby zagęścić tylko. Łyżeczka. Bardzo długo gotować. Dużą łyżkę. I sosik jest bardzo. Dobra. I jak zrobisz sos, idziesz po nasze ciasto, które się pół godziny rosło. Pod pierwszym. Kilka minut. Kilka minut. Pół godziny, 3 godziny czy tam 2. Idziesz po to ciasto i znowu jak wyrabiasz, żeby trochę opadło. I co później robisz? A nie obejmujesz jego ręki. No później wałkujesz. Dajesz na blachę. Blachę wcześniej oliwisz, żeby nie przywarło przy pieszeniu. A marujesz na sochę. Podstawowy składnik to jest ser mozzarella. Bez tego sera nawet nie rób pizzy. I gołda. 250 gram. Gołdy? Tak, 250 gram mozzarelli. Tyle samo gołdy. I tu jest moja uwaga do was widzowie, kochani. Nie dajemy dużo pieczarki, bo to ma być pizza, a nie zapiekanka. I teraz panowie, uwaga, pizza, sos, ser, połowa tego składniki, to jest szynka, salami, prawda, na sam koniec, przedostatni koniec, pieczarki, nie dużo. Nie na sam dół. Nie, na górze, bo tu mamy pizza, nie zapiekamy. I później ser, reszta sera, mozzarella i kołysa. I solimy tam troszkę, można sobie tak, do piekarnika z termoobiegiem. Jak nie masz, trudno. Ja też nie. No dobra, a ten, ile ci to zajmuje? I właśnie, i teraz też jest druga tutaj ważna sprawa. Nie stawiamy do piekarnika jak inni na 3-4 godziny. Prawda, że nie. To jest największy błąd. Kładę do piekarnika. Patrzysz na ten ser, czy on się robi po osobie, taki jak... prawda, taki diabelek jakiś. Czarny jakiś. Takie plamy na rękach, czy coś takiego. Adam na łydzie. Jak zobaczysz Adama w piekarniku, to... Troszkę przeprążowej. Na kanta. Nogi Adama. No i wtedy no jest wyśmienite. No, no, trochę nie kostygnie, bo wtedy jest bardzo tak na ta, że jak ją ukroisz, to jak masz kawałek, on zrobi tak. To gdzie można wpaść i skosztować takiej pizzy? I ile się płaci? Nigdzie nie można, tylko ja ten przepis. A ile sobie życzysz za...
Jeszcze nie wiem, bo nigdy nie jest tak dla kogoś, tylko dla siebie. No dobra, ale w skali tak czasowej, ile ci to zajmuje? Zrobiłem takie pizze. No to tak, prawda. Średnio się to tyle co wyrobienie ciasta, przygotowanie składników, pokrojenie wszystkiego, poczekanie aż czasu wyrośnie i wypieczenie. Myślę, że około 2 godzin. Włącznie z wypieczeniem. Dobra, to tak, praca na weekend. Jakby nie pykło, to se spadnę do siebie po pizze.